No powiem tak, jeżeli chodzi o pracę, tak, tutaj w pytaniu, w kilku klubach i tych dwóch ostatnich, jeżeli chodzi o Nielbę i Wartę Poznań, to tak od środka można by powiedzieć, że praktycznie jako trener prowadzący spotykam i Wągrowców w Nielbie, i w Warcie spotykam samych ludzi, tych samych ludzi, znaczy w sensie takim, że chcą pomóc, są zaangażowani i są po prostu robią wszystko, żeby ten klub, czy jeden, czy drugi, podnieść i jego jakość, żeby zawodnicy prezentowali jak najwyższy poziom, czyli po prostu pełne zaangażowanie w jednym i drugim przypadku. Natomiast jeżeli chodzi o jakąś, jakby tą drugą stronę, to pamiętajmy, że Warta Poznań to jest klub, który grał już w Ekstraklasie, grał w pierwszej lidze, także presja na pewno jest zupełnie inna. Dąży się do tego, żeby klub wrócił przynajmniej na zaplecze Ekstraklasy, bo do tego w ostatnich latach był kibic Warty przyzwyczajony. Jeżeli chodzi o presję, no zawsze jest presja i trzeba sobie z tym radzić. Trzeba sobie jak gdyby przeciwdziałać. Sytuacje stresujące też mobilizują. Ale najlepszym takim antidotum na sytuacje stresowe jest tak przygotować drużynę, żeby ona wygrywała, i wtedy ten stres, ta presja idzie w zupełnie innym kierunku, takim pozytywnym. I na tym się praktycznie skupiam, nie zastanawiam się, co by było gdyby. Zawsze jestem skoncentrowany i zmotywowany do tego, żeby tak przygotować zespół, żeby ta presja ze strony kibiców i wszystkich, którzy funkcjonują w Warcie, była jak najbardziej pozytywna.